Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Michał Czysz, trener Odry Władysław. Michał, no porażka dzisiaj z KS Dekor Bełk 1-4. No jesteś w tym klubie już troszeczkę czasu, kilka tygodni. Jak do tej pory ocenisz to, co się w Odrze dzieje, co tutaj zastałeś? No jest 2,5 tygodnia dokładnie trenujemy z drużyną. W bardzo dużym etapie budowy jesteśmy, tutaj się nie ma co oszukiwać. Zostało 3 zawodników z poprzedniego sezonu. Mamy aktualnie w kadrze 4 zawodników powyżej 20 roku życia, także mamy jeden wielki plac budowy. Mamy zdecydowanie ten skład odmłodzony. Zawodnicy, którzy chcą się rozwijać, mamy warunki do treningów super. No teraz my musimy jako sztab szkoleniowy popracować nad tymi zawodnikami, żeby ich komponować tą piłkę seniorską, bo dzisiaj idealny przykład, że ta różnica jest bardzo duża i tutaj nie tylko gdzieś piłkarsko może sobie ci zawodnicy poradzą, ale jeśli gdzieś się nie przestawią też mentalnie do grania seniorskiego, gdzie tu każdy błąd może być wykorzystany przez drużyny przeciwne, no to tutaj może być problem. Oczywiście jest Słodo, bardzo doświadczony zawodnik, który z boiska nam bardzo pomaga, bo gdzieś tam koryguje tych zawodników. Ale jesteśmy jako Odra, jako klub w tym procesie budowy i myślę, że z każdego tygodnia może być tylko lepiej, ale to musi być świadomość tych młodych ludzi przestawiana na to, że to już nie jest wiek, znaczy jest dalej wiek juniorski, ale już jest piłka seniorska i jeśli oni tutaj zmienią, to będziemy pozytywnie nastawieni do tego. No zabrakło dzisiaj m.in. Pawła Zdunka, który z Wami do tej pory trenował. Co z nim, co z jego przyszłością? To nie ma co ukrywać. Paweł Zdunek po spadku z tej trzeciej ligi dalej ma aspiracje, żeby w tej trzeciej lidze gdzieś zostać. To jest jego decyzja. On się testuje gdzieś w innych klubach. My go tu chcieliśmy zostawić, ale na ten moment Pawła z nami nie ma. No zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o Pawła Polaka, jego też dzisiaj zabrakło? Tak, Pawki zabrakło, ale to ze względów zawodowych Pawki nie było. To taki zawodnik, który koło Słodka może nam dać dużo wartości poza tymi umiejętnościami boiskowymi, no to też to doświadczenie, które w naszej szatni jest na ten moment bardzo potrzebne. Dzisiaj też mogłem zauważyć no, jedną znaną twarz, z którą współpracowali wcześniej, Mateusz Wiśniowski ze Sparty Katowice. To jest zawodnik, który zasilił Odrę? Tak, Wiśnia gdzieś tam już jest zawodnikiem dogadanym. Duży plus tego jest, że Wiśnia zna sposób, w jaki ja pracuję, w jaki sposób gramy na boisku, funkcjonuje w tym dobrze i Wiśnia tu z nami zostaje. No, mamy też już kilku tam zawodników z Katowic też dogadanych. Pozostaje wszystko gdzieś tam finalizacja, żeby to ogłosić oficjalnie. Na ten moment mamy 20 zawodników w kadrze i szukamy dodatkowo jeszcze takich ludzi, którzy już są gdzieś na tym poziomie doświadczeni. Nie mówimy, że pod kątem wieku 30 czy 35 lat, ale w takim wieku, którzy już pograli na tym poziomie czwartej lidze, żeby tej naszej drużynie pomóc. Czyli krótko mówiąc, ta Odra, która dzisiaj wystąpiła, to nie będzie ta Odra, która wystąpi w pierwszym meczu ligowym? No bardzo możliwe, że jeszcze jacyś zawodnicy dołączą, ale się nie ma co oszukiwać, że z każdym dniem jest trudniej, żeby jakiegoś zawodnika pozyskać, ale liczymy, że jeszcze gdzieś 3-4 takich zawodników o określonych umiejętnościach do nas dołączy i wtedy myślę, że będziemy mieli gdzieś ten proces budowania zdecydowanie ułatwiony.